16 milionów dostaliście i te 16 macie. Wara od tych 12 było. Wtedy tak była mowa. Nie, to tak nie działa. No ja myślę, że ja rozumiem, że te 16 milionów, które zostały przyznane miastu, one są taką gratyfikacją, gdzie w duży wkład w pracę włożyli właśnie, zwłaszcza pracownicy Urzędu Miasta. I o tym mówimy właśnie, że cały czas jest ten podział, że nie możemy się dogadać, że nie możemy cały czas przyjąć tej wartości, że te pieniądze, czy to z budżetu, czy te, które dostaliśmy do budżetu i one będą zaksięgowane w budżecie, one są nasze. I tutaj jest kwestia tego typu. A tu cały czas jest przepychanka między dwoma obozami, gdzie jedni uważają, że te pieniądze są pana burmistrza i niech sobie robi, a my mamy te swoje z budżetu i teraz będziemy razem z tego klecić wspólnie jakieś inwestycje połączone przez dofinansowanie z funduszy norweskich i z tego, co my sobie wymyśliliśmy w naszych tam rejonach wyborczych i będziemy spełniali nasze obietnice wyborcze wśród mieszkańców. No tak, ja takie mam wrażenie moje wewnętrzne tutaj słuchając tego i obserwując, więc musimy jednak przy realizacji tego wszystkich decyzji i zadań myśleć jako my. Nie możemy cały czas myśleć na dwa obozy. No nie możemy tak robić, kochani.